Edyta Nawrocka, witam Państwa 1 września. Zapraszam na serwis informacyjny. Wyniki nauczania w Wałbrzychu ulegają poprawie, dlatego inwestowanie dużych kwot w miejskie szkoły ma sens. Tak w skrócie można podsumować wypowiedź prezydenta Wałbrzycha Romana Szałemeja podczas rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Rozpoczęcie nowego roku przebiegało w dużo lepszej atmosferze niż przed rokiem. Przypomnijmy, że wówczas prezydent Roman Szałemej zwrócił uwagę na wyjątkowo niskie wyniki egzaminów, jakie osiągnęli wałbrzyscy uczniowie w porównaniu z wynikami w województwie dolnośląskim czy w całym kraju. Rok temu władze miasta zdecydowały o zwiększeniu nakładów finansowych na inwestycje związane z oświatą, ale w zamian oczekują lepszych wyników. Zaczęliśmy w 2011 roku w kilku placówkach, w 2012-2013 były to kolejne, praktycznie w każdej dzielnicy, a w 2014 roku, jak Państwo doskonale zauważyli, praktycznie każda szkoła, każda placówka była objęta programem modernizacji, przebudowy, a czasami budowy nowych elementów. Wychodzimy z założenia, ja podzielam ten pogląd, że infrastruktura szkolna, wychowania, edukacji powinna być absolutnym wzorem, jeśli chodzi o wygląd, estetykę, warunki uczenia się, pracy grona pedagogicznego nauczycieli, i to powinno stanowić taki zupełnie elementarny fundament. Nie ma miejsca na kompromisy, nie ma miejsca na to takie typowe dla nas, niestety przez wiele, wiele lat, dziadostwo, przepraszam za nadużycie słowne, ale tak po prostu naprawdę powinno być. W ciągu ostatnich 2 lat miasto przeznaczyło prawie 65 milionów złotych na remonty, modernizację i doposażenie szkół. Praktycznie każda placówka oświatowa w mieście skorzystała w różny sposób z tych środków. Na ile bezpośrednio przełożyło się to na wyniki nauczania, ciężko zmierzyć, ale pewne jest to, że w lepszych warunkach o wiele lepiej się naucza i przyswaja wiedzę. Zatem zdaniem władz miasta poprawa na każdym polu jest nieunikniona. Wprawdzie tegoroczna matura wypadła w całym kraju wyjątkowo słabo, zdało niespełna 71% maturzystów, to w Wałbrzychu świadectwo dojrzałości otrzymało 71,5% maturzystów. Jest to o 2% więcej niż w całym województwie dolnośląskim. Niestety, szóstoklasiści i gimnazjaliści wypadli słabiej niż koledzy w województwie i w kraju, średnio o 1-2 punkty procentowe. Gratulacje dla nauczycieli, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Naprawdę zdawalność matur w Wałbrzychu jest najjaśniejszym punktem. Pokazuje zresztą tendencję wzrostową. To jest bardzo dobry sygnał i tak trzymać. Musimy zmierzać w tym kierunku. Musimy być naprawdę, naprawdę konsekwentni. Jeśli chodzi o wyniki sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego, te wyniki są gorsze niż byśmy chcieli, ale są lepsze niż były. To oznacza również postęp. Ja w ogóle wychodzę w założeniu w działalności publicznej, że jak wszystkie strony dostrzegają determinację każdego uczestnika tego procesu, to wynik musi prędzej czy później powstać. My stwarzamy jako organ założycielski, rada, radni, podatnicy Wałbrzychu, stwarzamy Państwu najlepsze z możliwych warunków. Jeszcze nie wszędzie, przyszłym roku wszędzie. Widzimy determinację drugiej strony, żeby te wyniki były coraz lepsze. I to są już pierwsze, jak sądzę, mam nadzieję, sygnały trwałego trendu. Jest lepiej. Prezydent zapowiedział także kontynuację programów szkoleniowych dla nauczycieli i wdrożenie w ciągu najbliższych tygodni zintegrowanego systemu komputerowego we wszystkich placówkach. Wałbrzyska kalkomania sprzedana. Wpłynęła jedna oferta. Nabywca pochodzi z Małopolski i prowadzi sprzedaż wyrobów z wykorzystaniem kalki produkowanej na terenie kalkomanii. Cena wywoławcza wynosiła ponad 2 miliony złotych. Dokładna kwota zakupu nie jest jeszcze znana. Wałbrzyska kalkomania została sprzedana w pierwszym przetargu. Nowego właściciela poznamy dopiero we wrześniu po podpisaniu umowy sprzedaży przedsiębiorstwa. 120-letni zakład został sprzedany w całości, co pozwoli na utrzymanie części etatów. Jak wyjaśniał wcześniej syndyk, istniała także opcja sprzedaży fabryki w podziale na 3 mogące odrębnie funkcjonować części. Wpłynęła jedna oferta, przetarg został rozstrzygnięty, oferent spełnił wszystkie warunki postępowania przetargowego. I w związku z dokonaniem wyboru tej oferty, która następnie została przez sąd zatwierdzona, w tej chwili syndyk prowadzi rozmowy i przygotowuje transakcję sprzedaży przedsiębiorstwa, które powinno zostać sprzedane
do 26 września, bo taki jest termin na zawarcie umowy sprzedaży zgodnie z warunkami regulaminu przetargu. Do czasu podpisania umowy sprzedaży zakładu nie jest znana dokładnie kwota, za jaką przedsiębiorstwo zostało zakupione. Wiadomo jednak, że ponad 2 miliony złotych było ceną wywoławczą, przyjętą przez oferenta. Kwota pozwoli na znaczne, bo aż w granicach 50-65% zaspokojenie wierzycieli upadłej spółki, szacuje syndyk Kazimierz Młot. Na obecnym etapie to jeszcze nie może być podawane do publicznej wiadomości do czasu podpisania umowy sprzedaży. Jest to tajemnicą handlową. Mhm. Operent pochodzi z województwa małopolskiego. Jest to firma, która prowadzi sprzedaż wyrobów z wykorzystaniem kalki, która jest produkowana w wałbrzyskich zakładach graficznych kalkowania. Szczegóły sprzedaży będą znane w połowie września, po podpisaniu umowy. Rozpoczęło się głosowanie na projekt w wałbrzyskim budżecie partycypacyjnym. Wałbrzyszanie mają 10 dni, by zdecydować, które pomysły chcą wprowadzić w życie. W tym roku na pomysły mieszkańców zarezerwowano w miejskim budżecie 5 milionów złotych. O taką sumę walczy łącznie 20 projektów ogólnomiejskich i 74 dzielnicowe, mówi Anna Żabska, koordynator wałbrzyskiego budżetu partycypacyjnego. Wałbrzyszanie nadesłali 100 projektów. Przez 2 miesiące zespół weryfikacyjny bardzo szczegółowo analizował pod względem formalno-prawnym każdy z tych projektów. Tylko kilka zostało odrzuconych, ale to głównie ze względu na to, że albo kwota przekraczała dopuszczany limit finansowy, a projektodawca nie zgodził się na to, by zweryfikować ten kosztorys, lub też ze względów na własność gruntu, to znaczy nie było on mógł być zrealizowany na gruncie miejskim. Więc mamy na liście projektów ogólnomiejskich 20 propozycji, na liście projektów lokalnych aż 74. Najszybszym i najprostszym sposobem głosowania jest strona internetowa wbp.um.wałbrzych.pl. Wystarczy podać tam numer PESEL i w przypadku osób pełnoletnich numer dowodu osobistego. Przewidziano także inne metody oddawania głosów. Można także w wyznaczonych lokalach do głosowania lub też korespondencyjnie. Należy tylko pobrać karty ze strony internetowej wbp.um.wałbrzych.pl, wybrać maksymalnie 3 projekty z listy projektów ogólnomiejskich lub też z listy projektów lokalnych, zaznaczyć je, wypełnić rubryki na karcie do głosowania i albo wrzucić do urny w lokalu do głosowania, albo też wysłać do nas pocztą. Ważne, że decyduje data wpływu do urzędu, a nie data wysłania listu. Będzie także możliwość zagłosowania również na największej imprezie w naszym regionie, czyli na Dniach Wałbrzycha, 5-6 września. Tam urny do głosowania także się znajdą. Co więcej, projektodawcy, głównie projektów ogólnomiejskich, będą mogli przekonywać i prezentować swój pomysł Wałbrzyszanom. Więc bardzo serdecznie i gorąco zachęcam wszystkich Wałbrzyszan, którzy ukończyli już 16 rok życia i na stałe mieszkają w naszym mieście. Każdy może oddać swój głos. Głosowanie potrwa do 10 września. Wszystkie informacje oraz formularz do głosowania internetowego dostępne są na stronie wbp.um.wałbrzych.pl. Znów poszerzył się zasięg wałbrzyskiej komunikacji aglomeracyjnej. Autobusy miejskie z Wałbrzycha odjeżdżają już aż do Głuszycy i Walimia. Nieco ponad tydzień temu linia autobusowa numer 5 została przedłużona do Dziećmorowic. Od 1 września autobusy na tej trasie dojeżdżają aż do Walimia. Obecnie na trasie z Walimia do Wałbrzycha przewidziano 11 kursów. Autobus rusza z przystanku przy ulicy Wyszyńskiego w Walimiu i jedzie trasą przez Jugowice, Olszyniec, ulicę Głuszycką, Bystrzycką 11 listopada, Piłsudskiego do placu Grunwaldzkiego w Wałbrzychu. Autobus z Głuszycy odjeżdżać będzie 6 razy i kursować będzie na trasie Kłodzka, Grunwaldzka, Sienkiewicza, Noworudzka, Kłodzka, Zwycięstwa, Kłodzka, Głuszycka, Bystrzycka i 11 listopada. Szczególnie to ostatnie połączenie do Głuszycy jest istotne, można nawet powiedzieć, że przełomowe, dlatego że starania mieszkańców gminy o to połączenie były wyjątkowo długie i niewolne od różnych przejściowych trudności. Ale determinacja władz gminy, pani burmistrz, zgoda Rady Gminy spowodowała, że miasto Wałbrzych i ja pozytywnie odpowiedzieliśmy na ten wniosek i rzeczywiście od dzisiaj mamy połączenie autobusowe aż do Głuszycy Górnej. Głuszyca jest najdalej od
od Wałbrzycha położoną gminą na tej linii Walim-Jedlina-Głuszyca, myślę, że to spowoduje znacznie bliższe relacje, zarówno takie, powiedziałbym, społeczne, czyli przepływ ludzi, ale również i gospodarcze pomiędzy Głuszycą i Wałbrzychem. Łatwiej będzie mieszkańcom Głuszycy, poza wieloma innymi korzyściami, szukać pracy i znaleźć pracę w strefie ekonomicznej w Wałbrzychu. To przecież jest bardzo sprawny, tani, komfortowy transport publiczny, przewidywalny. Zawsze na ten autobus można liczyć. Obecnie częstotliwość kursu została dopasowana do prognozowanych potrzeb. Jeśli zajdzie potrzeba, rozkład będzie korygowany. Prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej nie ukrywa, że chce dalej rozbudowywać komunikację wewnątrz aglomeracji wałbrzyskiej, ale kluczowa jest w tym przypadku inicjatywa pozostałych gmin i miast. Wielokrotnie to podkreślałem od dwóch lat, że sprawny system komunikacji publicznej autobusowej, nowoczesnymi autobusami, tani, będzie krwiobiegiem aglomeracji. Bez tego trudno sobie wyobrazić bliższą współpracę gmin aglomeracji ze sobą i również, a może przede wszystkim z Wałbrzychem. Mamy jeszcze Czarny Bór, mamy Stare Bogaczewice, mamy oczywiście również Świebodzice, ale wielokrotnie to podkreślałem, do kontynuowania tego procesu rozwoju połączeń autobusowych potrzebna jest wyraźna wola tych gmin. Jeśli taka wola się pojawi, jeśli pojawi się wola Rady Gminy, Wójta, Burmistrza, będziemy analizować my tu w Wałbrzychu, jak sądzę, w dobrym porozumieniu z partnerem naszym, który prowadzi te połączenia, czyli ze Śląskim Konsorcjum Autobusowym. Przypomnijmy, że gminy, które decydują się na przyjęcie wałbrzyskich autobusów, muszą partycypować w kosztach utrzymania danej linii autobusowej. Wałbrzyski fryzjer Marcin Węgrzynowski po raz kolejny ogolił ZAIX. Wrocławski Sąd Apelacyjny oddalił odwołanie ZAIX-u. ZAIX domagał się zapłacenia tantiem za muzykę emitowaną z radia w zakładzie fryzjerskim Węgrzynowskiego. Sprawa rozpoczęła się od pierwszej kontroli, gdzie odwiedził mnie kontroler ZAIX-u, stwierdzając, że gra umie radio. Mówiąc wtedy, twierdząc, że jeżeli gra umie radio, muszę mieć podpisaną umowę na tak zwane publiczne rozpowszechnianie utworów muzycznych, z czym się nie zgodziłem, ponieważ ja tej muzyki nie rozpowszechniam. Ta muzyka słyszy jedynie dla mnie podczas mojej pracy, a ZAIX stwierdził, że dzięki tej muzyce przychodzą do mnie klienci. Czyli nie liczy się moja wiedza, moje wykształcenie, moje szkolenia ukończone w kraju i za granicą. W listopadzie 2013 roku, gdy odbyła się sprawa zaoczna bez mojego udziału, dostałem ze Świdnicy tak zwany sądowy nakaz zapłaty. Wówczas miałem 14 dni na podjęcie decyzji. Albo się odwołuję i wstępuję na drogę postępowania sądowego, lub muszę zapłacić te pieniądze. ZAIX zażądał 900 zł za to, że Marcin Węgrzynowski w swoim zakładzie fryzjerskim słuchał radia, czyli odtwarzał utwory muzyczne. Pierwsza rozprawa odbyła się pod koniec stycznia. Wtedy zostałem przesłuchany w charakterze świadka. Złożyliśmy dokumenty związane z tym całym procesem. Złożyłem oświadczenia swoich klientek, które podpisywały do momentu procesu. Było to 272 oświadczenia, które sąd przyjął jako dowód w tej sprawie, gdzie każdy oświadczył, że nie przychodzi do mnie słuchać radia, tylko przychodzi korzystać z moich usług fryzjerskich. W kwietniu świdnicki sąd oddalił pozew ZAIX-u, uznając, że klient wybiera salon fryzjerski nie dla muzyki, ale kieruje się fachowością fryzjera. Muzyka w salonie fryzjerskim nie powoduje też, że zarobki są wyższe. ZAIX odwołał się od wyroku, jednak sąd apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał wyrok z kwietnia. Mam nadzieję, że moja sprawa otworzy oczy nie tylko fryzjerom, ale także innym zakładom usługowym, że po prostu warto walczyć o swoje prawa i mamy takie możliwości, bo sądy są jednak po naszej stronie. Jak najbardziej jestem chętny, każdemu udzielę pełnych informacji, przedstawię pełną dokumentację, żeby innym było już łatwiej walczyć tak, jak ja walczyłem. W dzisiejszym serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro o godzinie 17:15. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.